Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Ciekawe zapytanie przyszłego technika budownictwa. No i zapytanie polega na tym, na czym polegają badania odnośnie zawodu technik budownictwa do technikum. Mniej więcej ile trzeba za nie zapłacić, jak się pójdzie prywatnie. No i cóż, sprawa bardzo prosta. Domyślam się, że nauka w tym technikum, jak i późniejsza jakaś kariera zawodowa jest związana z pracą na wysokości powyżej 3 metrów. No co z tego wynika? Oczywiście trzeba przejść tak zwane badania wysokościowe, czyli konsultację okulistyczną, laryngologiczną, neurologiczną, tam młoteczkiem m.in. dr Puka. I na koniec orzeka lekarz medycyny pracy, uprawniony do badań profilaktycznych, czyli przykładowo ja. W mojej przychodni, w mojej firmie kosztuje to 180 zł. No ale Urząd Marszałkowski każdego województwa jest zobowiązany zapewnić to za darmo uczniom, więc jak masz czas, warto poszukać tańszej opcji po różnych przychodniach, które z tym Urzędem Marszałkowskim umowę mają. No, w zasadzie na tym kończę. Koniecznie skomentuj ten filmik tutaj w komentarzach. No, wiem, że badania uczniów są takim corocznym problemem, wracają, że tak powiem, zamiast uczniowie na wakacje i sobie spokojnie odpoczywać przed nową szkołą, to zaczyna się poszukiwanie przychodni, gdzie by można te zrobić badania do nowej szkoły. No, także to może być tematem Twojego komentarza. Jak Ci się podobało to wideo? Daj kciuka. Oczywiście możesz odwiedzić moją stronę badania lekarza medycyny pracy.com, gdzie omawiam różne podobne przypadki. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.